Pan Ewen, widzę, że przyprowadził pan ze sobą pana Serka. Wyśmienicie, proszę za mną. Nie chcę z nimi walczyć na razie. Panie Elewenie, panie Serku, nasze drogi tutaj się rozchodzą. Była to dla mnie czysta przyjemność móc was prowadzić przez skręte korytarze tej willi. Jak już pewnie zauważyliście, jesteście w stanie dostrzec te drzwi. Prowadzą one bezpośrednio do Lady Demona. Na razie powiem tylko panom, że drzwi są zamknięte na trzy zamki. No cóż, do widzenia. Super, więc te zamki to pewnie są... Te tutaj, o ile widzicie mój kursor, tak widzicie, te tutaj. I żeby to odblokować, musimy z nimi wszystkimi walczyć. Nie mam już więcej wody, co jest problematyczne. Zapiszemy grę na tym samym miejscu, ewentualnie spróbujemy otworzyć te zamki, jeżeli się nie... Freddy, what the fuck? Dobra. Ogień alfa, nie mam wody, nie mogę tego tyle marnować. Zdolności... Nie. Spróbujemy tak. Spróbujmy. Doskonałe uderzenie. To myślę, że atakiem możemy ich z sobą dojechać w sumie. Tak, samym atakiem mieliśmy. Bo nie ma co marnować tej wody. Okej. Okay. No dobra, to tylko to uderzenie było takie mocne. No ale cóż, może się zdarzyć, więc... Myślę, że damy sobie tak radę, jakoś. Śmieszne! Gnoju, pata, łachu, ty. Dobra. Wykończyliśmy ich atakiem zwykłym. Lemoniada. Co daje lemoniada? Stop, 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 stop. Przedmioty, lemoniada. Odnawia 150 many. Okej, okay, dobrze. Więc patrząc na nasze HP... Serka na razie nie musimy leczyć. I idziemy tutaj do następnego. Zobaczmy, co tutaj będzie. Jeden Freddy. To już na luzie. Nie marnujmy nic many. To jest dobre, bo nam się przyda pewnie na tą Lady Demon, bo to będzie kolejny demon w końcu chyba, prawda? Więc... Fanta. No cholera jasna. No niestety muszę. Zapis. Zapisuję na tym sewie, bo jakbym coś zrobił przedtem i tak, to będę mógł próbować potem wrócić i... Znaleźć lemoniadę. O, fajnie. To do many mi się to przyda. Fajnie. Zapisz, co to jest? Czy chcesz dostać kryształu? Tak. A to nie działa kilka razy, to nie. Nie. Menu główne, tak. Nie, załadujmy tamten save jeszcze raz. Nie dotkniemy tego kryształu, jego dotkniemy jak pokonamy ich wszystkich. To będę wiedział, że tym się mogę uleczyć zaraz przed walką, tak? No kapa, że nie mogę biegać. Aha, czyli muszę najpierw z tobą zawalczyć, tak? Pamiętasz, jak mnie kiedyś pokonałeś? Nie? Szkoda. Ja pamiętam. Teraz jest czas na moją zemstę. O kurde, nawet chyba głosem trafiłem trochę. Chociaż on nie miał głosu. Cześć Springi, co tam u ciebie? Panie, że znowu chęci. Dobra, to sądzę, że doładowanie alfa będzie tutaj fajnym czymś. Serek beta zadaje obrażenia, dobrze, no zadaje obrażenia, zmniejsza obronę, tak jedziemy. Aktywuje Aggressive Nightmare, zwiększa sobie szybkość, hej, to jest genialne. Czemu nawet w fuckboysach na to nie wpadli, to jest genialne. Spróbujmy ogień alfa, bo w końcu Springtrap spłonął, więc może ogień coś tutaj zrobić. Czy on nie spłonął, prawdopodobnie, ale co tam. Szczekanie... Może furię weźmiemy, żeby go zatruło. Kurde. Może być ciężko. Zrobimy tak. I pazury. No
No powiem, że troszeczkę słabo idzie, ale dobrze, że Indiana go zatruł, więc... Więc... Ogień Alfa. No cholera. Dobra, musiałem się troszeczkę sobie rozkupić, co zrobić. Więc weźmiemy tutaj jeszcze raz ogień alfa. Chyba weźmiemy frytki. I to był błąd. Dobra, Serek, ty mi pomóż, weź mi daj lemoniadę. Już wszystkie lemoniady zużyliśmy, no super. Ale zaraz on padnie, wow, ale to zatrucie jest genialne. Akurat jeden HP mu zabrało. Dobra, już się martwiłem, że w ogóle nie trafią. Serek awansuje na poziom 8. Znowu przegrałem, jak ty to robisz? Praktyka czyni mistrza. Dobra. Dobra, Indiana wracaj, chociaż Indiany można tam używić. Nie, dobra, Indiana wracaj. Najwyżej potem to będę przychodził jeszcze raz, nie? Czy tutaj można coś przy tym zrobić? Nie, to jest tylko ozdobne. Tak. Nie wiem nawet co się stało, bo mnie zaatakowali. To może nie, uciekaj. What? Uciekaj. Dobra, okej. Okay. To tyle dobrze, że nam się udało uciec, że to jest jakoś tak zrobione, że można uciec w ogóle. Tutaj nie przejdziemy. Dopóki nie odblokujemy reszty wajch pewnie, tak? Dobrze myślę. Tu jest jeszcze skrzynka. Znalazłeś pierwszą z kart mocy Elevena tam chyba pisał. Za szybko to pominąłem, bo myślałem, że będzie znowu lemoniada. Ale weźmy sobie przedmioty. Karta mocy Elevena. Okej. Okay. Idą do mnie, okej. Okay. Nauczymy się jakiejś umiejętności beta, to dobrze, ale wolałem uciekać, bo tam jest ten płomień, tak? Więc tutaj co mamy? Eleven nacisnął przycisk. Coś się stało tutaj. Nie wiem co. Może mi się uda z nimi wszystkim nie walczyć. Ciągnąć wajchę? Tak. Czy to są te trzy przełączniki, które otwierają drzwi? Myślę, czy by czasami sobie nie polewelować na nich i nie użyć tamtej umiejętności, nie? A zawalczmy z kimś, bo tak troszkę... Mam szansę się całemu zregenerować, więc to jest zawsze... Spróbujmy ogień beta, leczenie beta, odnawia około 600 HP, o super! No to weźmy ogień alfa... Atak, furia... O Jesus, ale mu zabrało. No i teraz myślę, że jak my tak zrobimy, to już będzie leżał. Mam nadzieję? Nie, nie będzie. Teraz będzie leżał. Żegnam. 10 zł, frytki, Indiana mazuje na poziom 9. No dobrze, zawsze to jest coś, tak? Jaki jest nasz status? On pewnie wszystkich odrodzi, więc nawet jak ktoś teraz zginie, to będzie okej. Okay. Dobra, więc spróbujmy jeszcze z kim zawalczyć tutaj. Dwa miśki. No dobra, to zdolności, ogień beta, to się nie będę tutaj chrzanił, Serek beta, Freddy A, atak. Wow! Zadaje więcej obrażeń, niż bym się spodziewał. Dobra, ogień beta już. Albo może nie, może sobie to zostawmy na jeszcze kogoś innego. Więc weźmy... Ogień alfa na tego. Serek beta na... Tutaj i tutaj, tak. Jest okej.
Znalazłem dwie lemoniady. Dobra, opasało się. Jaki tam jest nasz status? No dobrze, myślę, że jeszcze byśmy mogli jedną walkę pociągnąć, tak żeby nie zginąć. Spróbujmy. Na nawias sobie zapiszę to ewentualnie. Nie, no to nie jest błąd. Dobra. Coś tutaj jeszcze? Ktoś? O, tu jest jeszcze trzecia dźwignia, to po to był ten przycisk. Dobra. Ciągnąć wajchę tak. Otworzyliśmy tam te drzwi, ale zawalczmy jeszcze tutaj z nim. No dobra. Nie. Indiana padł, ale myślę, że zaraz... Pójdź. Nogin beta. Dobra. Okej, dobra. Zostałem już sam, myślę, że... No raz znalazłem frytki, więc to mi na pewno też pomoże, że znalazłem tych frytek sporo. Znalazłem sporo itemów, nie będę się teraz nimi odradzał. Dotknę tego kamienia tylko. Tak. Okej, okay. Dobrze. Jest okej. Okay. Tamtego jednego sobie odpuścimy, czy to jest z nim? W sumie możemy z nim zawalczyć, dużo nie stracimy chyba, nie? Tutaj jest ten konflikt tego, czy levelować grę, levelować postacie, czy po prostu oszczędzać wszystko, żeby przetrwać dalej. To jest ten konflikt tego, trzeba wybierać. To jest właśnie ciężkie w RPGach. Ale wiecie co, jak tak patrzę teraz na to tutaj, no to myślę, że... Serek trochę dostał, ale my mu pomożemy spokojnie. No tyle. A za to dostaliśmy co? 10 zł. Będziemy mogli kupić więcej przedmiotów potem. Dobra, więc to jest na pewno dobry, godny deal, że tak powiem. Sorry, Serek, wiem, że dostałeś w pierdziel, ale... Dobra, zostawmy tak. Teraz drzwi są otwarte. Są otwarte, on będzie ze mną walczył. Cześć. Och, cześć, pobawisz się ze mną w sklep? Mam przy sobie tylko butelkowaną wodę. Coś tu jest nie tak, czy mogę coś sprzedać? Łuk, ciekawe czy Eleven wie jak go używać. Mogę go w sumie sprzedać, ale może się komuś przydać. Stara obroża, 2 złote, dobra, zawsze coś. Czapka. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby to tak... Myślę, czy dobrze robię, że to sprzedaję. Dobra, butelki wody. To się zawsze przyda, więc... Zapisz grę. Zapiszemy na... Na tym. Na drugim. Dobra. I zobaczmy, co tam będzie. Nie obiecuję, że to wszystko będzie teraz na odcinku, ale zobaczymy, co tam będzie. O! Eleven! Czekałam na siebie. Widzę, że przyprowadziłeś ze sobą przyjaciół. Nieważne, siadaj. Czegoś napijesz? Piwa? Może czegoś mocniejszego? Dzięki, ale nie piję alkoholu. Szkoda. No cóż, w takim razie będzie troszeczkę trudniej. Usiądźcie sobie, naprawdę. Nie, dzięki. Dlaczego jesteś dla mnie taka miła? Widzisz, jestem inna. Nie chciałam cię zabić. Nie straszyłam cię śmiercią bliskiej ci osoby, a mogłam. Doceń to. Od samego początku traktowałam cię jako godnego przeciwnika. Nie pokazałam ci mojej obcej strony. Szanuję cię. Jednak... No wiesz, zabiłeś mi 3 braci. Taka kolej rzeczy, że... Muszę się zemścić. Z początku myślałam, a nie będę mu się tak narzucać, pożyjemy sobie razem. A potem, bum, zabiłeś mi brata. Bum, zabiłeś mi drugiego brata. Nie pozwolę ci zabić demona 6 nocy. On jest moją jedyną rodziną. Ale nie jestem też taka jak ty. Nie chcę z tobą walczyć, brzydzę się przemocą. Zabij się. Proszę. Oszczędzisz wszystkim kłopotów. Tak? Chyba to zrobię, moja pani. What? Jak będzie najlepiej? Eleven, co ty odwalasz? Muszę zginąć. Co ty pieprzysz? Muszę zginąć. Zobacz, jak ładnie prosi. Nie mogę się oprzeć. No co, na taborecie siedzisz, Eleven, że nie możesz się oprzeć? A co z no...
Oj! A co z naszą przyjaźnią? Stary, zwariowałeś? Ta demon powiedziała, że oszczędzisz wszystkim kłopotów. A pomyślałeś, co będzie ze mną? Co ja będę czuł, gdy zginiesz? Co ty byś czuł? To bez znaczenia, muszę zginąć. Koniec, kropka. Taki już mój los. A co z Darią? Czy ty naprawdę myślisz, że musisz zginąć? Przecież to, co ona mówi, to nie jest. Już wiem! Ona cię zahipnotyzowała, sorry, źle przeczytałem. Czyli moje uczucia cię nie interesują. A uczucia Dali? Dali? Tak, pomyślałeś o niej? Czy ja pomyślałem? Jeśli jesteś skończonym egoistą, to proszę, zabij się. Ale jeśli choć troszkę zależy ci na Dali, to nie rób tego. Nie mam ci nic więcej do powiedzenia. Daria. Kocham ją. Ona też mnie kocha. Muszę być przy niej. Serek, ten demon, ona... Ona miała na mnie zły wpływ. Dzięki, pomogłeś mi. No więc to tak. Nie chciałam tego. Zostałam do tego zmuszona. Walczcie! Okej, wiedziałem, że tak się skończy. O, doło dawało! Wow, what the fuck? Jeff? Okej, więc sądzę, że to będzie ciężka walka. Szczekanie na pewno. Zwiększony atak, Serek tutaj troszeczkę już zaatakuje. Dobra, no ja się troszeczkę podbufowałem, leczenie tutaj jest dobra. Ogień beta, ogień alfa, rzucimy okularami, zobaczymy co się stanie. Serek atakuje dwa razy w kolejce, przedmioty, zdolności. Furia zdecydowanie, bo jeżeli ją zdążymy, jego, Jeffa zdołamy otruć, to będzie na pewno troszeczkę łatwiej. Obcy nie czuje się najlepiej. To dobrze, że się nie czuje najlepiej. Nie to bardzo na rękę. Spróbujmy teraz ogień alfa. Nie, szał bojowy. Pazury, dobra. Może sobie jakoś damy radę. Dużo many, więc mogę w sumie Serka uleczyć, ale chyba wartałoby najpierw bić. Jeśli będzie HP, niech ze mną zabierze, dobrze, pazury, okej, okay, niech tak będzie. Dobrze, dużo mu zabrało, więc teraz leczenie beta. Podleczymy Indianę. Serek, ty sobie weź fantę dwulitrową, może jednak nie. Sobie weź butelkę wody. Tak, tobie się tylko butelka wody przyda. Indiana, furia, żeby on czasami nie miał za mało tego. Żeby on czasami nie stracił tego zatrucia, bo jeżeli on będzie zatruty cały czas, to mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Rzut okularami, już nie mam do udawania alfa, no nieważne. Szał bojowy. Weźmy atak. Obcy zaczyna głośno ryczeć. Eleven to ci 21 many! Dobra, to koniec. Umierasz. Już. Naprawdę. Okej, okay, dobra. Jest, pokonaliśmy. Pierwszym razem nawet. Uczyć nowej zdolności doładowanie Omega. Awansujemy po 80. To koniec. No dalej. Dobij mnie. Tak jak moich braci. Czekałam. No proszę. Wygrałeś. Eleven. Musisz to zrobić. Albo ona, albo ty.
Pamiętaj, że to jest wnętrze twojej głowy, a ona właściwie próbowała się skłonić do popełnienia samobójstwa. To jest demon, to nie jest człowiek. Istota istniejąca tylko po to, by cię zabić. Nie wiem, czemu się wahasz. W sumie ja bym się i tak wahał, no. Taka prawda. O! Ewen, czy my właśnie mieliśmy ten sam sen o wrednej demonicy, która chciała cię opętać? Tak, ale to jest creepy. Z dobrych wieści został już tylko jeden demon. To świetnie. Słuchaj, po całej nocy trochę zgłodniałem, choć może... Ej, co ci jest? Ja po tym, co usłyszałem, jestem... Jestem potworem. O czym ty gadasz? No bo wtedy, ona gdy chciała mnie opętać, ona... Ona weszła mi do głowy, tylko nie do tej, w której wszyscy byliśmy, ale do tej, której wtedy używałem. Czekaj... Rozumiem chyba. Chyba nie do końca. Był taki moment, kiedy czułem jej ból. Ona naprawdę cierpiała po utracie swojego rodzeństwa. To tylko kłamstwo, iluzja. Pamiętaj, że to nie są ludzie, to są demony. Ludzie czy nie ludzie, co z tego? Ja ich zabijam, rozumiesz to? Zabijam! I to właśnie mnie martwi. Pierwszy demon to był Freddy. Robot, animatron. Drugi, SCP-049. Zła istota, nierzeczywista. Trzeci to byłeś ty. Nie, to nie byłem ja, to tylko była taka sztuczka. Te potwory myślą, że jeśli przybiorą ludzką formę, nie będziesz w stanie ich zaatakować. No to dobrze myślą, bo mam wyrzuty sumienia. Stary, to co ci teraz powiem, będzie od serca. Nie zadręczaj się tym, demony właśnie tego chcą. To jest wojna. Albo one, albo ty. Nie masz wyboru, więc kiedy przyszłej nocy spotkamy się po raz ostatni w twojej głowie i kiedy staniemy oko w oko z ostatnim demonem, to nie wahaj się, tylko go pokonaj i zakończ ten koszmar. Masz rację, niestety. I to nas, moi drodzy, doprowadza do końca tego odcinka. Zaszedłem dalej niż myślałem i to, jak się historia potoczyła, myślę, że tym bardziej utwierdza mnie w tym, kto będzie ostatnim demonem. Ja to chyba już wiem. No, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie.